Dlatego Jezus musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 17 i 18 werset. Pan Jezus Chrystus a nasze problemy. Pan Jezus Chrystus i nasze problemy. Jakże ciężko mamy w życiu. Takie narzekanie słyszy się często. I gdy tak pomyślimy o cierpieniu, o niesprawiedliwości na świecie, trudnościach i rozczarowaniu na różnych etapach życia, o śmierci, która jest na końcu wszystkiego, to wtedy zrozumiemy, dlaczego tak wielu tak mówi. Prawdą jest, że jeśli jest wiele niepewności i brak nadziei na przyszłość, to życie może stać się ciężarem. Ale jest jeden, Pan Jezus Chrystus, jeden, który doskonale może nas zrozumieć. Pan Jezus Chrystus, On żył jako człowiek pośród ludzi. On sam płakał w różnych okolicznościach. Dlatego potrafi Ciebie pocieszyć. Był odrzucony i znienawidzony na świecie, ale Tobie chce okazać swoją miłość. Był opuszczony przez wszystkich, ale Ciebie nigdy nie opuści. Jeśli Mu zaufasz, wyparto się Go, ale On Ciebie nigdy nie zostawi. Kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz. Ewangelia Jana 6, rozdział 37, werset. Ponieważ On, sprawiedliwy, poniósł sąd Boży nad grzechem, dzięki Niemu każdy może otrzymać przebaczenie. On zmarł na krzyżu za Ciebie i chce dać Ci życie wieczne. Co musisz zrobić, by Pan Jezus Chrystus był Twoim Zbawicielem i Przyjacielem? Możemy powiedzieć Mu w modlitwie o wszystkich naszych najciemniejszych stronach. Nic nie jest dla Niego za ciężkie, abyśmy musieli się wstydzić z wyznaniem naszych grzechów. Wręcz przeciwnie, On raduje się, kiedy do Niego przychodzimy. On chce wziąć nasz ciężar na siebie samego i dać nam pokój i spokój.